Radio Wnet, www.wnet.fm. Przenosimy się do Niemiec, gdzie jest redaktor Jan Bogatko. Mam taką nadzieję, że jeszcze przy telefonie jest i zda relację z tego, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada. Tak jest. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. NATO to jest temat dość ważny w Niemczech, tym bardziej, że zarzucić Berlinowi, że jest zakładnikiem Rosji, no to uważa się tutaj za bardzo ostre sformułowanie, za atak na Angelę Merkel. No w końcu wiadomo, o co chodzi. Od lat toczy się dyskusja nie tylko między Waszyngtonem a Berlinem, ale także między brukselską centralą NATO a Berlinem o to, że składki członkowskie w tym ekskluzywnym klubie obronnym należy podnieść do umówionej granicy. W końcu ustalono, że ma ona wynosić 2%, a tymczasem Niemcy płacą w tej chwili zaledwie 1,24%, co uważa się za bardzo mało. Do tego wszystkiego Jens Stoltenberg, Norweg, socjaldemokrata, który jest bardzo sprzyjający Niemcom, oznajmił, że to jest bardzo niewiele i to po prostu nie wypada, aby najbogatsze państwo Unii Europejskiej przekazywało tak drobne datki na NATO. No więc oczywiście kłótnia była dość solidna i ona trwa. Niemcy kontrolowane są totalnie przez Rosję, powiedział Trump. Oczywiście Angela Merkel odrzuciła to z oburzeniem i podkreśliła, że są przecież bardzo dobre stosunki polsko-amerykańskie, ale po prostu ta kłótnia na temat wysokości składek na NATO obciąża stosunki niemiecko-amerykańskie. Do tego wszystkiego Trump powiedział Niemcom, że budowa gazociągu Nord Stream 2 bardzo szkodzi stosunkom transatlantyckim. Powiedział, że Stany Zjednoczone chronią, Niemcy ochraniają, roztaczają nad nimi swój parasol, a Republika Federalna miliardy płaci za gaz ziemny z Rosji i w ten sposób wzmacnia pozycję Rosji. Co jest oczywiście zdaniem Trumpa i nie tylko zdaniem Trumpa niekorzystne. Do tego wszystkiego media niemieckie, które są tradycyjnie niechętne USA, a już Trumpowi w szczególności, zauważają, że Trump, spotykając się w Helsinkach w poniedziałek z szefem Kremla, w ogóle tutaj lekceważy jak gdyby zagrożenie, które istnieje ze strony Rosji. Merkel powiedziała, że Niemcy nie są zakładnikiem Rosji. Zakładnikiem Rosji było natomiast NRD, bo ona sama to przeżyła. No porównanie dość ciekawe. Nie zapomina się przecież w Ameryce i nie tylko w Ameryce, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, socjaldemokrata, zresztą jest przyjacielem numer jeden Władimira Putina i w Gazpromie odgrywa też, powiedzmy sobie, niezbyt podrzędną rolę. Spór na temat wysokości składek natowskich będzie przebiegał na pewno dalej. Tym bardziej, że Niemcy uważają, że pomoc rozwojowa, na którą wydają bardzo dużo pieniędzy, a tutaj oczywiście jest to bardzo nieprzejrzysta rzecz, bo uważają niektórzy, że chodzi tu o łapówki dla kacyków w różnych krajach, które niczego dobrego w kwestii pomocy rozwojowej nie wróżą. W każdym razie Niemcy zaliczają to również do wydatków na, nie wiadomo dlaczego, na zbrojenia i to po prostu mogą forsować tę linię dalej. Wygląda na to, że po prostu może się okazać, że w Niemczech NATO jako takie będzie pomału schodziło na drugi plan. Zapomina się o tym, że jeszcze nie tak dawno temu podjęta była duża dyskusja w Unii Europejskiej na temat stworzenia Armii Europejskiej. Oczywiście ucichła ona równie szybko, jak się zaczęła, bo wiadomo, że projekty takie niezbyt realne należą jedynie do szufladki z napisem pobożne życzenia. Europejski Donald, znany państwu jako Donald Tusk,
powiedział, zwracając się bezpośrednio do prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Ameryka nie ma lepszego sojusznika od Europy. No być może jest to prawda i na pewno jest to prawda, ale tym na razie Europa bardziej potrzebuje sojusznika niż Stany Zjednoczone. A jeszcze na koniec ja bym się podpytał o sytuację koalicji w Niemczech. Czy już pewne pomruki bawarskiej chadecji zostały przez Angelę Merkel, przez panią kanclerz wyciszone, a jej koalicjant udobruchany? Takie sprawy nie są nigdy wyciszane do końca. To są zawsze przerwy przed kolejnym starciem. Ring jest wolny. Co i kto wyjdzie z tego ringu jako zwycięzca, nie jest nawet tak trudno przewidzieć, dlatego że Angela Merkel, genialna polityk, w końcu usuwała ze swojej drogi osoby, które mogłyby jej zaszkodzić w jakikolwiek sposób w karierze partyjnej i w karierze politycznej. Wydaje mi się, że Angela Merkel nie ma po prostu wobec siebie w szeregach CDU przynajmniej alternatywy, a CSU jest partią stricte bawarską, nie jest partią ogólnoniemiecką. Także prawdopodobieństwo sięgnięcia o fotel kanclerza przez tę partię wydaje się dość niewielkie. Po wyborach, po kolejnych wyborach może dojść do dalszego politycznego trzęsienia ziemi w Niemczech, kiedy AfD może wzmocnić swoją pozycję i doprowadzić do rozbicia tych struktur, które znamy teraz, z odpowiedzią, że nie wiemy, w jakim to pójdzie kierunku. A my ten pojedynek będziemy państwu relacjonować, szczególnie intensywnie wtedy, kiedy on znowu stanie się gorący z Niemiec. Jan Bogatko, dziękuję najmocniej. Proszę bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Wnet, www.wnet.fm.